w dniu 14 marca z naszej inicjatywy zabezpieczaliśmy mecz. Policjanci ujawnili o pewną grupę osób, pewne zamieszanie i podjęli interwencję. W wyniku tych działań podjęliśmy czynności i prowadzimy czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. A dlaczego? Jest wszczęte postępowanie przygotowawcze w tej sprawie i postępowanie przygotowawcze wyjaśni, jak do tego zdarzenia doszło, dlaczego doszło, czy ktoś jest pokrzywdzony w tym zdarzeniu, czy nie jest pokrzywdzony. Dlaczego nie zatrzymano na dłużej tych 19 osób, które weszły do opływalni i pobiły trenera? Do zatrzymania osób potrzebne są podstawy prawne. Czyli takich... W tym momencie interwencji takich podstaw nie było. Czyli czy komuś postawiono jakiekolwiek zarzuty? Tylko tyle mogę na dzisiejszy dzień Państwu udzielić. Takich informacji trwa postępowanie w tej sprawie i zobaczymy, czym się skończy. Panie komendancie, o patrole pierwsze chciałem zapytać. Dość często od naszych czytelników się takie pytanie powtarza. Czy możemy się spodziewać więcej pieszych patroli policjantów w naszym mieście? Do mnie też docierają takie sygnały. My zawsze musimy ważyć, czy patrole piesze, czy patrole zmotoryzowane, czy więcej patroli umundurowanych, czy więcej patroli operacyjnych. Każda z tego rodzaju służby ma swoje zalety i wady. Jeżeli patrole piesze, to mniejsza mobilność tych patroli, prawda? Muszą się Państwo z tym zgodzić, bo patrole zmotoryzowane szybciej się przemieszczą. Patrole zmotoryzowane mogą być rozmieszczone wtedy i w obrębie naszego miasta, nie bezpośrednio przy komendzie. Jeżeli patrole umundurowane, bardziej widoczne dla społeczeństwa, wpływające pozytywnie na wizerunek policji. Natomiast patrole operacyjne, większa skuteczność w zatrzymywaniu sprawców, większa skuteczność w ujawnianiu zachowań, które polegają na łamaniu prawa. My musimy to wyważać. W mawie są zarówno patrole umundurowane, są patrole nieumundurowane, są również patrole piesze, ale w większości są to patrole zmotoryzowane. Cały czas analizujemy to i ja jestem za tym, aby w wyniku analizy tak dystokować służby, tak organizować patrole, aby one były po pierwsze skuteczne, a po drugie również wpływały pozytywnie na wizerunek naszej formacji, jak i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.